Cześć, dzisiaj jesteśmy w ceramice Brennero na targach CERSAIE 2015 i zapraszam Was na prezentację wszystkich nowości, jakie Brennero prezentuje podczas tegorocznych targów. Jedną z nowości, jaką zobaczycie na tegorocznych targach, jest kolekcja Touch. Jest to płytka ceramiczna wykonana w białej paście o formacie 25x75. Na targach znajdziemy też kolekcję Sherwood. Jest to pierwsze drewno, jakie Brennero wyprodukowało i prezentuje właśnie w tym roku. Jest to drewno dosyć specyficzne, dosyć designerskie, wyposażone w tego typu dekoracje. Płytka wykonana w gresie, przeznaczona, można ją zastosować na podłodze i na ścianie. Ciekawostką są, że tak powiem, te dekoracje, jak widzicie też w przypadku innego rodzaju płytki, na ciemnych płytkach mamy jasną dekorację. Jeśli szukamy bardziej klasycznych wzorów, na przykład o wymiarze 7,5x30 lub 7,5x15, z pewnością zainteresuje Was kolekcja Lab. Kolekcja Lab jest płytką rustykalną, wzbogaconą o dekoracje wykonane ze szkła, które możemy zobaczyć tutaj. Jest płytką przeznaczoną na ścianę. Płytka posiada dosyć, tak powiem, nierówne powierzchnie, nierówne brzegi. Nie jest to produkt rektyfikowany. Jest to efekt takiej cegiełki, który oczywiście stosujemy na ścianę. Płytka jest wykonana w białej paście. Jest to tak zwana bikotura white, czy white body twice fitting tiles. Mamy tutaj całą gamę kolorów. Mamy też bardzo interesujące dekoracje w efekcie, tak jak tutaj widzimy, w efekcie z efektem metalu, tak? Czyli mamy bardziej taki brunatny kolor, mamy szary i mamy też całą gamę dodatków ze szkła. Tutaj mamy przykład wykończenia ściany w białej płytce z dekoracjami ze szkła. Czyli tak jak widzimy na szkle, oczywiście są różne wzory, to nie jest gładkie szkło. Szkło jest, tak powiem, zawiera takie dosyć fajne struktury. Mamy też oczywiście gładkie, tak samo jak i takie lekko żłobione na powierzchni. Płytka biała, taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o kolor brązowy. W kolorze brązowym też mamy dekoracje ze szkła. Mamy też płytkę 7,5x30. I oczywiście można też dostosować pojedyncze wstawki, tak jak tutaj widzimy. Absolut to płytka rektyfikowana, ścienna. Niestety na targach wkradł się mały błąd, jest ona przedstawiona jako gres porcelanowy. To nie jest gres porcelanowy, jest to płytka ścienna, wykonana w białej paście, rektyfikowana o wymiarze 32x90. Tutaj mamy akurat dekorację, a tutaj przykład właśnie białej płytki, matowa, powierzchnia matowa. Format 32x90 o brzegach rektyfikowanych. Przed chwilą prezentowałem Wam kolekcję Absolut. Tutaj mamy o powierzchni naturalnej matowej. Tutaj mamy przykład Absolut o powierzchni polerowej. Jak to zwykle w Brennero, oprócz standardowej płytki, czyli
Tak jak tutaj mamy płytkę 32x90 rektyfikowaną o powierzchni polerowej, tak powiem, każdą swoją kolekcję wzbogaca naprawdę nieskończoną ilością dekoracji, dodatków w postaci listewek, dekorów i tego typu rzeczy. Skoro już jesteśmy przy tej kolekcji, pójdźmy dalej, aby zobaczyć inne dodatkowe dekoracje. Naprawdę dbają o każdy detal, aby produkt, nie tyle sama płytka, ale też aby produkt był odpowiednio też posiadał dodatkowe dekoracje. Czy to dekoracje, wstawki aluminiowe, czy właśnie tego typu rzeczy designerskie bardziej. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy przykład dekoracji w szarości. Płytka w tym przypadku jest koloru szarego, powierzchnia matowa i dekoracje takie bardzo fajne świecące kropki. Oczywiście listewki, wstawki i tak jak tutaj widzicie na dole też dekoracje o powierzchni bardziej rustykalnej. Kolejny przykład, taki bardziej może trochę odważny, trochę szalony, gdzie mamy połączenie czerwonych kropek z szarymi. Cały czas kolekcja Absolut 32x90, płytka ścienna. Dlatego jeżeli ktoś zauważy na filmie w jednym z ujęć, że jest to gres porcelanowy, nie, to nie jest gres porcelanowy, jest to płytka ścienna wykonana w białej paście. I oto kolejny przykład. Idąc dalej spotkamy kolekcję Now. Kolekcja Now to płytka wykonana w gresie, wieloformatowa. Mamy wersję nierektyfikowaną 61x60, mamy 60x60 rektyfikowaną, 30x60 rektyfikowaną i 15x15 rektyfikowaną. Kolekcja zawiera 5 kolorów, jest też planie dostępność wersji 2-centymetrowej, czyli takiej, którą można układać na stópkach, czy też bezpośrednio na przykład na trawie, na piasku. Mamy też dosyć ciekawe dekoracje w tym stylu. Tutaj akurat na płytce 15x15, ale jak spojrzymy niżej, mamy też dekoracje na płytce 60x60. Kolekcja Terra to kolekcja wykonana w gresie porcelanowym o kilku formatach. 60x60 wersja nierektyfikowana, 60x60 wersja rektyfikowana, 61x61 wersja nierektyfikowana, produkt i 15x15 wersja rektyfikowana. Produkt wykonany w gresie, który ma dwa rodzaje powierzchni plus dekoracje. No to dekoracja, a tutaj mamy płytkę gładką. Płytka gładka jest dostępna w dwóch rodzajach powierzchni, tak samo jak i dekoracja wersji naturalnej, czyli tą, którą tutaj widzicie, i wersji lapato, którą za chwilę pokażę, gdyż jest wyłożony cały box, cała podłoga właśnie tym produktem w wersji lapato. Muszę przyznać, że prezentuje się bardzo ładnie ten produkt. Jest to taki, jeżeli kojarzycie Random and Divina, to jest to taki dosyć siostrzany produkt, że tak powiem. Podobny o dekoracji, jak widzicie, też bardzo zbliżony właśnie do Randoma. Powiem szczerze, że mi osobiście bardziej się podoba ten produkt, gdyż jest to format większy. Random jest dostępny w maksymalnym formacie 50x50, a tutaj mamy 60x60. Jeszcze, tak jak sama w przypadku Randoma, jest on w wersji lapato. Brennero od lat jest znane z płytek ceramicznych ściennych do łazienek lub kuchni ewentualnie. Natomiast nie mogło i w tym roku też zabraknąć produktu bardziej klasycznego typu 20x60. Płytka nierektyfikowana o powierzchni błyszczącej. Jest to tak zwana bikotura, czyli płytka wykonana w białej paście, nierektyfikowana. Mamy tutaj kilka kolorów. Za mną mamy zrobioną, przedstawioną całą ścianę
razem z dekoracjami. Jest to produkt, który naprawdę prezentuje się bardzo fajnie, jest bardzo miły w dotyku. Natomiast powierzchnia, bym musiał Wam pokazać ją pod światło, ponieważ jest to powierzchnia, nie jest cała polerowa. Ta powierzchnia jest częściowo polerowa, częściowo lekko zmatowiona. Ma dosyć ciekawy, bardzo interesujący wzór, że tak powiem, struktury płytki. Jeśli uda mi się odpowiednio pod światło Wam pokazać, to zaprezentuję Wam, jak to powierzchnia prezentuje się pod światło i jak wygląda. Elegancja. Płytka wykonana w gresie porcelanowym, 45x90 rektyfikowana. O dwóch rodzajach powierzchni. Mamy tutaj powierzchnię naturalną i powierzchnię polerowaną. Więc mamy możliwość jak gdyby doboru dwóch rodzajów. Możemy wykorzystać powierzchnię matową na podłodze, a powierzchnię polerową na ścianie. Produkt wykonany w gresie, więc nie ma absolutnie żadnego problemu, aby oba rodzaje powierzchni wykorzystać na ścianie czy na podłodze. Tak to wygląda. Mamy tutaj dodane też jeszcze dekoracje, które możecie zobaczyć na dole. One się właśnie w ten sposób prezentują. Moi drodzy, to by było wszystko, jeżeli chodzi o ceramikę Brennero w tym roku.